Porozmawiajmy o ubiorze fotografa podczas Twojego ślubu. To nie jest najważniejsza sprawa na weselu, jest to jednak sprawa istotna i dobrze ją rozwiązać przed ślubem, by przykro się nie zaskoczyć. Fotograf jest widoczny na weselu i ślubie. Oczywiście niektórzy fotografowie robią co mogą, by robić zdjęcia dyskretnie i za to im chwała, ale są też tacy, którzy. Nie czują wstydu i znajdą się wszędzie i zawsze, by zrobić kolejne zdjęcie. Jakkolwiek odrzuca mnie taki styl pracy, to chciałbym zwrócić Waszą uwagę na jego ubiór. Jeśli fotograf jest zauważalny, to i jego ubiór widzą Wasi goście. Ubiór ten powinien być właściwy do rangi ślubu i wesela. Jeśli Wasz fotograf przychodzi na przygotowania w koszulce, dżinsach i bluzie, to nie za dobrze świadczy o Jego świadomości i pojęciu, w jakim miejscu się znajduje. Możecie od niego wymagać choćby minimum profesjonalizmu i elegancji, czyli prostej, jednolitej koszuli i pasujących do niej spodni. Z drugiej strony chciałbym Wam też powiedzieć o tym, jak to wygląda ze strony fotografa. Ubranie nie może ograniczać jego ruchów. W przeciwnym razie nie zdąży wykonać zdjęcia. Nie wymagajcie od niego garnituru lub marynarki, bo to tylko przeszkodzi w wykonywaniu zlecenia. Każdy fotograf inaczej podchodzi do męskiej elegancji. Niektórzy świetnie czują się pod krawatem, inni, słysząc to słowo, widzą szubienicę. Należy więc zachować umiar nie tylko między wymaganiami dotyczącymi ubioru fotografa a jego aspektami praktycznymi, ale także między Waszymi wymaganiami a jego komfortem psychicznym. Ja sam uwielbiam męską elegancję i krawat nie kojarzy mi się z wisielcem. Fotografując ślub wybieram wysokiej jakości bawełnianą białą koszulę, bawełniane spodnie chino i wygodne buty w stonowanych kolorach. Całość wieńczę ulubionym krawatem zawiązanym foreign hand i kamizelką, która nie ogranicza moich ramion. Na dziś to tyle. Jeśli spodobał Ci się ten film zapraszam do lajkowania i subskrybowania. Powodzenia w wyborze fotografa.